Witam ponownie w Little Nightmares 2. Lecimy dalej. Wydaje mi się, że już udało nam się uciec z tej szkoły, więc może nie być już tej nauczycielki, ale no myślę, że może być tylko jeszcze gorzej, nie? Lecimy. Łapa, subskrypcja, dzięki dla wspierających. Dajcie znać, jak wam się gra podoba. I idziemy. Udało nam się uratować Six. I czy to jest koniec tego drugiego rozdziału? No myślę, że tak, bo jest takie mocne przejście, nie? Myślę, że tak. Tak samo jak ostatnio pływaliśmy na tych drzwiach, na tej naszej tratwie. No to teraz jest takie dłuższe przejście. No i chyba będzie właśnie koniec. O, tutaj jest taka ikoniczna scena. Sporo tapet właśnie jest z tego. Przepiękne. Przepiękne. Super, nie? Super przejście. No i chyba nowa lokacja nas czeka. Co może być gorszego od zwariowanej nauczycielki? Zwariowany wariat. Dobra, idziemy. Przyspieszymy kroku. Może tak, co? Chociaż tu by się przydało to w ogóle przepchnąć w bok, tylko nie wiem, czy się da. No, da się, spoko. Ten telewizorek też? Nie. Wystarczy skoczyć. Kurde, ten kosz na śmieć. I co, i tutaj nie da rady? A, żeby to zamknąć. A no tak, żeby to zamknąć. I teraz. No tu może być w porządku, co? Fajne są te zagadki, naprawdę fajne są te zagadki. Takie dosyć trudne, ale spoko. Tu się rozpędzę może. Chociaż nie wiem, czy nie muszę poczekać na Six, żeby mnie złapała, nie. To może ja pomogę? No zobaczmy. Nie, da radę sama. Okej, to chodźmy. Jakoś tak zimno. Kolejna znajdźka. Oj. Tu jest ten płaszczyk, czy co? I to jest ten płaszczyk z jedynki. Może ubierz, bo deszcz pada. No i super. A, tego brakowało. Kolorowe odkrycie, no i super. Tego brakowało. Ale mega, jest ten płaszczyk. Ekstra, co? Dobra, chyba możemy iść. Chociaż nie wiem, czy tam coś nie jest do zdobycia. Ewentualnie nie, już się nie możemy wrócić. Bo tam były takie kraty. No ale spoko. No daj jeszcze raz. Też spróbujemy, czy nie?
Tutaj nie. Kurde, ale fajnie deszczowo. No to teraz Six. W pełnej krasie. No to ewentualnie coś z tym zrobimy? Nie. No to chodźmy do góry. Ja tam przejdę i otworzę, dobra? Pięknie. No fajna, niby taka spokojna gra, jak już dojedzie jakiś bosik, to jest srogo. Ale mega klimat. Ja z tym wiadrem to ja będę chodził, chociaż to jest taka puszka, nie? No, taka trochę puszka. Dobrze, że się nie blokują te postaci. W takim otwartym terenie... Nie ma znajdziek? Dobra, chodźmy. Koła. Oj, to teraz się skończyło. No to koniec rozdziału drugiego. Idziemy dalej. Zobaczymy, co teraz za budynek. Czyli to rozdział drugi dopiero, tak? Nie wiem, to jest jakiś zakład psychiatryczny. What? Oj, może tak być. No to tu dopiero będzie rzeź. Trzymaj się, tu cały czas trzeba trzymać, bo zapomnimy się sekundkę i nas nie ma. Ale na padzie bardzo się wygodnie gra, nie? O, jest szok, jest szok. Okej, tu musimy coś włączyć, czy wykręcić? Nie. Chodź, chodź, szóstka. Będzie grubo. A, no tak. Czyli tu jakiś bezpiecznik, tylko... Czy one są wszystkie w porządku, czy... Nie, bo to nie jest. Jest tu gdzieś jakiś bezpiecznik? No, to bym chciał wyrwać. A, piękne światło. No i daj tu. Dobra, tu mamy drzwiczki, a tych chyba nie otworzymy, co? Co tam? Jest źle? Aha, jest źle, tak? Okej. Czyli tam jest takie... Takie małe wejście. No, myślałem, że musimy to opuścić, no ale... Tu się naprawdę trzeba uczyć na błędach, bo... Za pierwszym razem... Bez jakichś tam śmierci... Praktycznie się nie da przejść tej gry, nie? To niemożliwe. Okej, chodź tu. Chodź, 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 nie skacz. Albo było jaja, nie? Jakby komputer nam skakał. Oj.
bardzo ten... Ta czapka bardzo jest fajna, ten hełm. Na razie mi ta odpowiada. Oj, latarka? Co ty mówisz? Ale super. No tylko, że wiadomo, że później będziemy musieli to gasić, nie? Ale zobaczcie, jaki świetny jest ten... snop, nie? Mega. No tylko, że jak dostajemy latarkę, to będzie dużo trudniej, już to widać. O, żeś. Macie tu jakieś czapki jeszcze? O, tego mają. Spoko. Zachowuje się jak Eli. Jak świecimy, to zakrywa twarz, nie? Mega. Dobra, chodźmy. Jakieś nożyczki. No to już jest prawdziwy horror. Jest ciemno. Zobaczcie, to już nic nie widać. Bez tego. Ja nie wiem, która rzecz to jest na przykład czapka, nie? Może taki kubek to jest czapka. Nie. Nie rozbił się. Ciekawe, jaki tu będzie przeciwnik. Jakiś lekarz? Albo pacjent? Lekarz albo pacjent będzie. Od razu sobie... O! Nie myślałem, że to od razu tak zadziała. Ale była maszyna, to bierzemy. Oj. Idziemy do telewizora, spokojnie. Kto tu jest? Tu jest jakieś dłuto. Oj, ale tu będzie rzeź. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze. Ciekawe, o co tu chodzi, nie? Może się dowiemy na końcu chociaż. Ale to. Japoński styl. To już drugi taki, nie? Na początku tej... szkoły też mieliśmy coś takiego. Okej, znowu bezpieczniki. Chodź, chodź, X6. Bezpieczniki, tu jest winda. Kurde, zobaczcie, klucz w tym misiu. Okej. What? Ale heca. Co, gdzie fotka?
ale jaja, no dobra. Zrobiłem rentgena. O, tu będzie kluczyk, nie? Tylko go trzeba będzie jakoś rozpruć. A nie, bo tu są trzy. Trzy różne misie. Którymś jest kluczyk. Tylko jakie narzędzie tu będzie spoko? Żeby, nie wiem, rozłupać tego, nie? Co masz? Znowu ten Donkey Kong. Aha, może zobaczymy, który na rentgenie, co? Dobra, bo tu są trzy. Zobaczymy, który to. Ten. I ten? Ten też ma kluczyk? Jak z niego to wydobyć? Musimy zawieźć gdzieś tam windę, zobaczymy. Ale przecież ten Donkey Kong też miał, nie? Ten kluczyk. I tutaj co mamy? A, to jest spalarnia. To może by mi... Może by mi wydobył, co? Dobra, zobaczymy. No, może by mi wydobył kluczyk z tego. Mogę tam wejść od razu? O. Dobra, jest kluczyk. Ale rzeź. Co my tu jeszcze mamy? Dobra, wracamy, tylko nie wiem co z tym Donkey Kongiem. Czy jeden kluczyk wystarczy, czy tam były dwa takie same na przykład, obojętnie którą zabawkę? Może tak być, nie? Więc teraz... Teraz tak, bierzemy sobie... To wejście. No, tu nam powinno otworzyć. Teraz bezpieczniki tu, nie? O kurde. Halo, macie bezpieczniki? W tej placówce? O kurde. Dobra, jest znajdźka. Tu by się nie dało. Kurde, to jest takie creepy, że zaraz się wszystko otworzy, nie? Albo zaczną nas te wszystkie części atakować. Po coś tu przyszliśmy, no. Bo jeden bezpiecznik chociaż. Jeden byłby spoko.
Niby światło tu mają, nie? Dobra, odsuniemy. Oj! What the hell? What the hell? Oj, nie jest dobrze, ludzie. Atakująca ręka. Ktoś nie może nas zabić. Co teraz? Kurde, co za facehugger. Nie wiem, czy ta ręka gdzieś nie musi uderzyć. I to bardzo groźny przeciwnik. Dobra. Ona też idzie do góry. No nie. Jeszcze za mną biegnie? Co tu mamy? Jest tam ktoś? O nie. Tam będzie ktoś. Jeszcze nie było bossa. Dobra, to tylko ręka. Spokojnie, spokojnie. Gdzie teraz? Tu? Gdzie jest w ogóle szóstka? Co ona robi? O, jest bezpiecznik, dobra. Czekamy. O nie. Chodź tutaj. Dobra, mamy to. Gdzie teraz? Tu chyba. Nie, nie tu? Kurde, z powrotem. Żeby tej ręki nie było. O, dobra. Chodź, chodź. O, tu jest drugi w ogóle. Okej. To ja bym jeszcze... Czemu tego nie mogę podnieść? To jest twój? Kurde, nie mogę tego podnieść? To czekajcie, tego może damy tam. Nie, nie, tutaj nie. Bo
tam były też drzwi z jednym, nie? Ale tego nie mogę podnieść, dziwne. To jest jakiś zepsuty chyba. Tak, chyba zepsuty. Damy go tu i zobaczymy. Czy tu jeszcze będzie? Oh my god, co za rzeź. A tu jest kolejne. Dobra, nie mam pytań. Coś byśmy musieli ustawić tam i przepchnąć, nie? Ale jak się w ogóle tam dostać? O, zobaczmy tu. Czyli tak. O kurde. O kurde, ten przeciwnik jest creepy. Niestety rusza. Ej, nie mogę się ruszyć. Serio? Nie mogę się ruszyć. Dobra. Dobra, super. O, to teraz taka mechanika, że musimy świecić na to. Ale jaja. O nie, znowu ręka. Czy my szukamy drugiego bezpiecznika? Chyba tak. To samodzielnie. Przekichane. Się też może ruszać. O nie, 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 nie. To jest przeginka już. To jest już przeginka. Tak też można. Teraz tak. Tyłu do tyłu. I uciekamy. I uciekamy, dobra. Co tam dalej? Ale tu trzeba ogarniać tą latarkę. Szok totalny. Szok totalny. Mega trudna gra, nie? Moim zdaniem. Tutaj też chyba nie ma co biegać. Gdzie my mamy teraz wejście? Tam to raczej nie, ewentualnie... Hmm.
Szczerze teraz nie widzę wejścia. Może czegoś nie wziąłem. Ale nie, no to była taka ucieczka, nie? To była taka typowa ucieczka. A, tu, dobra. Kurde. Moim zdaniem rzeź, ale... A musi być trudno, nie? To jest kibelek. Dobra, tu mamy przejście jakieś, czy nie? Nie. Góra. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Okej. To się też ruszy. Tylko potrzebuję jednego bezpiecznika, no. Co wy tu macie? Nie w tą stronę, a spróbujemy w drugą. Nic. Tu jest jakaś niby korbka. Czy coś tym mydłem jeszcze będę mógł zrobić? To jest mydło, nie? No zobaczymy, czy jest jakiś przycisk. No, chyba tutaj nie. Nic. Może ten kartonik? O, tu jest jeszcze jeden. Czy ja tu przyszedłem? Nie, tutaj nie przyszedłem na pewno. Najdźka. Okej, ale chyba tylko z najdźka, co? Czy ten kartonik by mi pomógł? Zobaczmy ewentualnie tak. Okej, czyli potrzebujemy ten wózek chyba, co?
Pyk. Zrobimy tak. Teraz jest bez światła. Ja muszę podnieść tego przeciwnika. No i włączyć światło, nie? Bo już teraz wózek jest. O, to jest tak ciężkie. Taka koordynacja tu musi być, że szok. On się już nie powinien ruszać, bo tu ma światło. No i teraz pchamy ten wózek, nie? Mam nadzieję, że tu nie przyjdzie. No to dobra, myślę, że kiedyś musimy skończyć. To będzie dobry moment, bo tu też jeszcze sporo zabawy, zanim zdobędziemy ten drugi bezpiecznik. Nowa lokacja, dosyć ciężka, muszę przyznać, że dosyć ciężka i w tym momencie zakończymy. Może jeszcze dzisiaj się widzimy. Dajcie koniecznie łapę, subika i kto dotrwał do końca, niech napisze latarka. Do następnego.